Cześć, z tej strony Mister Jox, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu drugiego. I tak jak już widzicie, już dotarłem do mojego domku. I tak jeszcze, znaczy ja w ogóle tutaj dotarłem w taki dość nietypowy sposób. Zamiast przebywać tych 60 tysięcy kilometrów, to tak, zrobiłem sobie portal do Netheru, bo Nether to ma takie właściwości, że bodajże 8 kratek w normalnym świecie, to w Netherze to jest jedna, czyli miałem 8 razy zmniejszoną odległość do przybycia. No jakoś to w Netherze tutaj dotarł. I tak, tam widać waypoint drzwi. Jest 36... prawie 7 km stąd. I właśnie tutaj zrobiłem połączenie z tymi drzwiami. Wow, ale lagi. Dobra, ogarnęło się to już, dobra. I tak, tutaj kopiec w Twilight. Tutaj jeszcze drugi, to za chwilę do tego tutaj przejdę. I tutaj są te drzwi, bodajże do tego. Tak, muszą być te drzwi. Innych nie ma i czemu ja w ogóle spadam? Za chwilę tutaj zginę. Dobra. No i jestem. Wow. No, 47 km od domu. I tutaj jest całkiem niezła dżungla. Całkiem duża. No więc będę miał dużo drewna. Jak coś, to będę miał również dużo pary. Ale dobra, ja już tutaj nie chcę być. Teraz wrócę i... kopiec dwa jest, już mi się język plącze. Kopiec dwa Twilight Forest. Dobra, więc sobie wejdziemy. A i znowu spadłem. Jeszcze dead point są. I tak, tutaj jest ten kopiec. To musi być kopiec. Jak wygląda, ja tam nie wchodziłem nawet, bo ja chcę już za niedługo postawić tutaj quarry, które mi to wszystko wykopie, te wszystkie surowce mi stąd i trafią do domku. Dobra, drzewka posadzone. Ale dobra, ty teraz w tym momencie nic nie będę robił, tak więc wrócę do domu. No a i już... byłem drugi raz w limbo. Tym razem mnie przeniosło jeszcze dalej, ale miałem tylko przy sobie praktycznie nic szczególnego. Chyba tylko jakiś kilof czy coś. Bo ja tutaj mam oznaczony waypoint, dead point of 93 kilometry miałem do przybycia, więc po prostu uznałem, że lepiej zginąć i stracić ten zasadny kill niż tyle tutaj biec. By to jeszcze zajęło dłużej, a jak miałem tam, no jak mówię, kill sam, to to żeby zrobić lawę, potem żeby w ogóle to znaleźć i tak dalej, żeby zrobić sobie portal do Netheru i znowu tutaj przyjść, to mi by to zajęło znacznie dłużej niż tam. Tutaj portal wyłączony. Jak będę gdzieś wruszał, to będzie on włączony, bo mi się otworzył tutaj drugi tam. Tutaj już chyba zakryłem tą dziurę. Nie, tam jest jeszcze dziurka i tam był portal utworzony na nowo. Tak więc, żeby tego uniknąć, to będę zawsze, jak nie zapomnę, włączał ten portal do Netheru. I tak. Tutaj w poprzednim odcinku właśnie stanąłem na tym na Liquid Transposer i nie wiedziałem jak tutaj, żeby dajmy redstone albo coś innego tutaj trafiało, ale już wiem, potrzebujemy do tego magma crucible. Tak to się robi. Już tutaj mam. O Jezu. Mam tutaj już wszystko przygotowane. A jeszcze te skrzyneczki dołożyłem.
Tutaj. Nie. Tutaj. Tak, tutaj mam już wszystko pięknie gotowe. Więc teraz tylko jeszcze to zrobię. Ok, mamy. I tak. Teraz sobie to pójdę postawić. O tak. I konfiguracja będzie przebiegała następująco. Włączę tutaj wszystko i to musi iść tutaj. Czyli to, co tutaj się przetopi, pójdzie od razu do Liquid Transposer. I tak, tutaj by mi się przydało troszeczkę energii. 36 000 tylko to pomieści. To jest chyba najwięcej z tych wszystkich maszyn. Więc tutaj tylko włączę to, włączę silniki. Niech mi to trochę napełnią i tylko. A nie, dobra, napełnia się, więc. A dobra, niech to zostanie włączone. Jak to się tutaj napełnia, no. Jakoś to idzie. Z lekkimi przerwami, ale idzie. Okej, dobra. A ja się teraz zajmę właśnie stworzeniem tych, no, redstone conductive pipe'ów. Redstone energy conduct. Tak to się robi w zaszczytku elektrum i utwardzone szkło. Szkło to już wiecie, już to robiłem dużo razy, a elektrum wam już pokazywałem bodajże z tego. No, z Silver Dusta oraz Gold Dusta się je robi, ale ja teraz zrobię sobie właśnie. Nie, wszystkiego to ja nie wykorzystam. Na razie tylko niech będzie tego 8. Bo ja elektrum to nie mam za dużo, bo golda nie mam za dużo. Dużo golda to dużo elektrum. No, tylko jedna sztuka. Czy jeden diament. A, diamentów nie będę teraz mordował. I tak to tylko z diamentów mogę 4 sztuki złota, więc to byłoby lekkie marnotrawstwo. Chociaż i tak już zmarnowałem chyba 3 albo 2 diamenty. Ale dobra. Więcej nie zamierzam marnować. Dobra, więc redstone. Teraz bierzemy i wsadzamy tutaj. Już 10 000, ale to już. Na razie może 16. No trochę to potrwa, no niestety. 10 Minecraft Joule. Jak tutaj stoi? Jakoś stoi. Tutaj już mi para pomału ucieka. Zbiornik jest pełen, ale pewnie za chwilę, może dłuższą chwilę, będzie już pusty. Dobra, ile mamy tego? Nic. Nie, 125. Dużo. No ale już mogę trochę już robić. Na jedną rurę bodajże trzeba 50. Ale ja będę potrzebował tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Starczy. 8 starczy w zupełności. Niech to się tutaj jeszcze. Te 4 się zrobią. A ja tutaj już zacznę. Raczej sprawdzę, co jest potrzebne na. Jak to tylko się to nazywało? Energy cell frame empty. I tak, no, czyli mam już wszystkie potrzebne surowce. Ostatni diament pójdzie na to. Oj, będę musiał iść pokopać do jakiegoś kopca, bo tutaj, a diament jest tu. Dobra, diament jest, więc teraz
sobie zrobimy. To czy to jest to? Chyba tak. Musi być to. I tu potrzebuję na to 1000. Czy tu pisało na te resonowe rurki? A tak, pisało tutaj 50 i 80 MJ. A tam 1600 MJ jest potrzebne. Ale dobra, dobra, więc teraz sobie pójdę za oba i nie tutaj. Tu. No jest już gotowe i... Ups, nie mam tutaj nic. Skoro to już jest i to niech tu już też będzie i jeszcze trzeba będzie zrobić... Taki myk, że tylko myśl to można postawić. Ale to jednak nie to energy. Może tu coś będzie, co potrzebuje. Tak, jest. Reson energy cell. I do tego kurczę elektrum. Ja pierdzielę. Elektrum. Czyli 4 sztuki elektrum potrzeba. Więc kiepsko. I tu już będziemy mieli. I to też, tylko jeszcze... No właśnie. Elektrum i elektrum. Czy mam dużo... Ta 4 sztuki żelaza. Czy ja tu gdzieś jeszcze chyba... Jest gold. O, tak jest, tak. Bardzo się z tego powodu cieszę. Pójdę sobie teraz to przepalić pięknie. Najpierw na dust, gold dust, a potem na golda. Tak więc 6 będę miał 12, tak więc... No, ze spokojem będę mógł już to zrobić. Nawet zapomniałem, że ja w ogóle złoto zbieram. Ale ja będę potrzebował jeszcze to. I redstone. I silver. No jedna czuka silver. A jest, tu jest silver, dobra. Go to przepala, przepala, okej. Okay. Może lepiej to zatrzymam. Stop. Chociaż dużo to mi da. A ile jest? A zaraz zobaczymy. Ok, więc teraz sobie to połączę i dwie. Czyli 4, 4, idealnie, idealna ilość. Więc dobra, ty tam już się uspokój z tym przytapianiem i teraz musimy to przepalić i potem zrobimy, tylko potrzebuję crafting. To może pójdę po Minion Stone'a, tam jest od razu crafting, więc... Więc tylko, że gdzie jest, tutaj jest, dobra. Wystarczy tylko, że naciśniemy C i mamy crafting, więc taki podręczny crafting od razu. Mamy. Jak tutaj idzie, o jest, o już niedługo będzie napełnione. Dobra. Więc elektrum i teraz C i robimy najpierw to i teraz możemy chyba, ja jeszcze nie możemy, bo ale to trochę trwa, rurki trwają szybciej, rurki się po prostu, rurki po prostu mnie potrzebują. Okej, okay, już jest. Tak więc teraz C i teraz tak. To. No nie, no tutaj nie mogę tego zrobić, niech to. Dobra, nie chcę mi się tego ustawiać, więc pójdę do góry. Trudno. Troszeczkę czasu zmarnuję na to, niedużo, ale.
I tak, teraz trzeba to naładować. Rurki są. Tak więc teraz tylko to podłączę. Tylko czy to będzie działać? Na razie to niech się wyłączy. I jeszcze kill off jakiś by się przydał, żeby rozbić. Wow, żeby mieć gdzieś dojście. Dobra. Ten kill jest słaby, więc zbyt na razie go zmarnuję. Okej, okay, dobra. Więc te rurki pójdą won. Już mi nie są potrzebne. I teraz tak, może najpierw rury postawię. Okej, okay, i teraz to. I tutaj mogę zmieniać maksymalny przypływ i maksymalne wyjście energii właśnie z tej kostki. Tak więc trochę oszczędności będzie. Więc teraz to już mogę włączyć. No i się napełniają pięknie. To nie wiem, czy się napełnia. A, pewnie trzeba jeszcze kluczyk i otworzyć zaworek od tego. O, klucz, klucz, klucz. Gdzie ja tu mam klucz? Dobra, jest kluczyk. To już mogę tutaj sobie zostawić. To też, a to sobie teraz zakryję. A jak będzie wszystko działało, oczywiście. Okej, okay, i działa? Działa, pięknie. Okej, okay, dobra. Wow, jak szybko jeszcze. Wow, normalnie nigdy jeszcze takiego czegoś nie widziałem w Minecrafcie. U siebie, oczywiście. No, może nie tak. To byłaby oszczędność, ale ja chcę tak. I koniec. Okej, okay, tak więc niech to się. Można też zmniejszyć albo dać na high, czy po prostu na dziwnie będzie działało. I teraz powinno to napełniać. A to wow. To jest napełnione. No, a to nie jest i się nie napełnia, i tak ma być. A tak to po prostu. Ja muszę jeszcze jedną rurę zrobić. Czyli jeszcze więcej tego. Dobra. Tak więc hajcz i teraz. Dobra, niech będą cztery. I jeszcze tylko będzie potrzebny silver, żeby zrobić sobie rurki redstone'owe i żeby mieć już jakiś nie wiem jak to nazwać, może system napełniania baterii właśnie z tych kostek redstone'owych. Ale jeszcze tin. Tutaj chyba wsadzałem tin, a czyli silver. Mam silver, jest tego 44, tak więc jest tego na razie dużo. Tam szło 4, tak więc tutaj też będzie 4. No, już mamy 3, jeszcze jedno. Dobra. I. Oj, nie tak chciała. No, 8 energii, raczej elektrum dustów. Tak więc teraz to przepalę i mamy 8 sztabek elektrum. I teraz mogę jeszcze zrobić rurki. Mogę się na tego w ogóle pozbyć. Po prostu tutaj się będzie właśnie te stawało i będą się ładowały. I tu już mamy 1 milion
pary. A tutaj 30 tysięcy Minecraft Joule. No, nie jest to aż tak wydajne. Idzie tego dosyć dużo, a... No ale dobra. Jakoś to później jeszcze usprawnę, jeszcze będę miał z Power Converter, będę zamieniał energię na pozostałe inne, akurat w tym momencie przydatne. A, twardzę na szkło. Dobra. Tylko nie wiem, czy ze wszystkich. Na razie nie. Kolejne 8, dobra. Tylko ile tego rysunku tam jest? Tutaj już przestało. A i nie chcę tutaj zaglądać, chcę tu. O, dużo tego redstone'u, nie powiem. By mi się jeszcze przydało trochę redstone'u, bo tutaj tylko na 4 mi starczy. Dobra, 50 tysięcy. Tak więc coś dzisiaj zrobiliśmy, tylko szkoda, że mi się tak Minecraft ścina. Może uda mi się niedługo coś z tym zrobić. Najwyżej będę grał na tiny, żeby mi tego tak nie przycinało za bardzo. W każdym razie jak będę coś robił, a ja tak mgłę mam włączoną. No teraz nieba nie widzę, ale dobra. Przecież mi tak pewnie będzie mi to przycinało, bo raz, że nagrywam i dwa, jeszcze mi mikrofon się osobno nagrywa. Ale dobra. Ten odcinek już trwa 22 minuty i już, że tak powiem, wyczerpałem temat na ten odcinek. Tak więc to byłoby na tyle. Jeszcze będę musiał przepompować ten olej z tego. A dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Cześć, na razie, pa.